Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i witamy was w bałaganie Pixela. Tak, nie posprzątałem tu jeszcze, ale tak. Chciałbym się pochwalić, że dostałem już wreszcie tego Xboxa. Jestem podczas przerabiania go. Więc chciałem taki trochę dokument zrobić o tym, jak właśnie przerabiam tego Xboxa. Na razie robię soft mod, tak zwany. W ogóle mój mikrofon tutaj nowy, kurde, jeszcze jest nawet to. Pop filtr. Więc będziemy korzystać z exploitu w grze Splinter Cell. Przepraszam bardzo. Z oryginalnego. I nie ukrywam, kupiłem tą grę tylko właśnie dlatego, żeby przerobić Xboxa. A więc no. Jakoś to się zrobi, że będziemy mogli przerobić. Najpierw zrobię soft mod, bo tak się powinno robić, a później zajmę się hard modem. O. Kopiowało się. A więc mam 9 minut w sumie na tym. Nie będzie mi się później tego chciało edytować, więc muszę to zdjęcie dać. Więc wrócimy po prostu do tego wszystkiego. Mogę odpiąć PSP, bo tak się składa, że moje PSP służy mi za czytnik karty do Xboxa, więc mogę je odpiąć już. Wyłączę je, spokojnie się. I włączymy sobie Splinter Cella, jeśli ten disk drive będzie chciał się otworzyć. Albo jest zaklinowany, albo już kompletnie się nie może otworzyć. Więc chyba go trzeba będzie rozkręcić, tak sądzę. Wiecie, ludzie? Więc... Okej, to nie działa. O, patrzcie. Jedno porządne walnięcie i już wszystko działa. To lubię. Więc włożymy sobie Splinter Cella. No kurde. A to jest bonus jakiś. To jest Splinter Cell. Oj. Dobrze, że i tak używam go praktycznie tylko raz. Dobra, nigdy w życiu Xboxa nie miałem, więc zakładam, że teraz muszę... A nie, dobra, samo się włączyło. Mogłem teoretycznie nagrywać to wszystko z nagrywarki, ale mi się nie chce. Tak swoją drogą, a propos nagrywarki... Jeszcze patrzcie, mam nagrywarkę. Żeby nie było, mam nagrywarkę Sonic Forces. Wkrótce będzie, ale... No, muszę poczekać jeszcze na kartę pamięci, więc przykro mi, jeśli wam każę czekać tak cholernie długo. Ja naprawdę nie chcę was tak długo trzymać z tym Sonic Forces, ale no kurde, no nie mogę inaczej, ludzie. Przepraszam, dobra. Start game i muszę załadować Linuxa, tak? Więc muszę na chwilę przerwać, bo nie wiem tak naprawdę, co muszę robić, tylko tu lecę z tutorialem, więc zobaczymy się za chwilę. Dobra. Dobra, więc wszystko już chyba mam ogarnięte, a więc musimy wejść do checkpointów. Okej, okay. Dzień dobry. Z kim? Co się stanie? O! Działa! To żyje! Dobra, najpierw musimy... fajnie było, jakby się... O! Więc najpierw musimy zrobić parę backupów. Musimy zrobić backup i proma. Teraz to myknie tutaj. I... backup i prom. Backing up. I to w tyle właściwie z promu. Teraz musimy back to main menu. To jest akurat... Nie jest akurat tak ważne dla samego soft moda, tylko tak naprawdę to jest wszystko dlatego, żeby jeżeli coś
na 100% pierdzielę, to mogę naprawić jakimś cudem to. Więc create MS Backup. To backup your CDAC to e-backup MS. Please note that your previous backup will be lost and will abort if some is found on CDAC. Continue, bo nie mam żadnego backupu tam. Dobra, to jest mój pierwszy raz, kiedy moduję Xboxa. Jeszcze, ale to oczywiście jest jeszcze... Sort mod to jest akurat najłatwiejsza modyfikacja dla konsoli ever. Najlepsza bajka zacznie się wtedy, kiedy będę próbował robić hard mode. Dla tych, co się znają na Xboxach, będę robił T-SOP, więc będzie zabawnie. Prawdopodobnie z lutowaniem może mi pomóc mój tata, ewentualnie samouk się u mnie jakoś ujdzie, ale nie sądzę, że to będzie dobry pomysł, więc wyjdziemy z tego. I install single boot, soft mod. I jako iż korzystam z kabli komponent, o, można zobaczyć przy mojej nagrywarce, są słabej jakości, ale dają radę, nie ma aż tak dużo przeplotu. No jest niby trochę, ale da się z tym żyć. Więc zainstaluję dla HD. I z tego co wiem, dla noobów najlepsze jest Unleash X, więc zainstaluję to. Reformat your CDAC and install the subnet and dashboard. Are you ready to proceed? Yes. The install is now checked to see if you have a valid MS back. Yes. All requirements pass. Continue install? Yes. I w zasadzie that's it. Musimy teraz chwilkę poczekać. Dokładnie mówiąc 26 sekund. Więc ten materiał trochę będzie długotrwały. Muszę wam powiedzieć, nie będę tutaj... To nie jest tutorial, od razu mówię. Ja tylko chcę sobie tak zrobić dokument trochę o tym, jak to robię. Dla ludzi, którzy mogą, nie wiem, kiedyś se tam chcieć znowu i zobaczyć, o, on zrobił. Na przykład, nie wiem, może mi pomóc, jak mam pytania jakieś. Więc jak macie jakieś pytania, możecie mnie pytać. Znaczy, sam jestem noobem, ale trochę się tej... Ja szybko się uczę, jeśli chodzi o modowanie konsol. Na serio, wszystkie te konsole, poza PS4, rzecz jasna, to na to nie patrzcie, mam zmodowane. Jeszcze dodatkowo PSP, Vita, więc trochę się znam na tych wszystkich modyfikacjach, więc jeśli macie jakieś takie małe do mnie pytania o modach, to zapraszam na mojego Discorda i mogę pomóc. W ogóle zapraszam na naszego Discorda, bo tam jest cholernie pusto. I zaraz chyba będę musiał zakończyć nagranie, bo mi się pamięć kończy i muszę zmienić chyba miejsce. Dobra, więc na szybko to zrobię. Dobra. 42 minuty teraz. Bo panie! Wiem, kiedy masz więcej pamięci wewnętrznej niż ten, no. Jak to się nazywa? Niż na karcie SD. Ale tak, nadal lecimy z tym. Będę to tak trochę nagrywał, bo tak, bo fajnie jest. Więc no, przynajmniej macie potwierdzenie, że żyję i coś robię w kwestii moich duperelów różnych. I nie wiem. Jeszcze muszę wypalić jedną. W sumie dwie płyty, więc to będzie fajnie. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że mam jednego z pierwszych Xboxów. To jest dla mnie bardzo spoko, bo jedne z pierwszych są, z tego co wiem, najłatwiejsze do modowania, jeśli chodzi o T-SOP. Więc jest fajnie. Ale no, Nawet nie wiecie, jak się cieszę, bo ogólnie z tym Xboxem było dużo problemów. Bo po prostu był problem z człowiekiem, który miał mi to wysłać. I ja tego Xboxa kupiłem miesiąc temu. To tak tylko powiem. Dzisiaj dopiero do mnie dotarł.
Więc to tak tylko muszę powiedzieć. Czy ja mogę kliknąć strzałkę do góry, żeby... O! Bo ja chcę, żeby to było widać. Żeby coś się działo na filmie. Ja jeszcze ogólnie muszę zmienić ten region Xboxa, żeby to nie było PAL. Bo PAL jest gówniany. Zmienić na NTSC. Bo NTSC jest lepszy niż PAL. Stopą successfully installed. You must now turn off your Xbox in order to the installation to complete. Do you wish to shut down now? Yes! Więc teraz Xbox się wyłączy, wyłączył się. I z tego co wiem, muszę to włączyć jednocześnie wyjmując Splinter Cella. Więc wyjąłem Splinter Cella, zamknąłem disk drive. O, to zobaczmy. Będzie działać? Czy znowu zwaliłem coś? Działa! I did it! I did it! Ej, w sumie to... Ej, aż zobaczę po prostu, bo aż mi się nie chce wierzyć. Informacje... 480p, ale fajnie! A nie 576 litry, do dupy. Więc zobaczmy, co tu jest śmiesznego. Dashboard. Mogę tu do waniliowego się zmienić? W ogóle 4 GB wolnego miejsca. Oh boy! Tak. Będę też zmieniał. Jak to się mówi? Dysk będę wymieniał. Kurde, będę jak coś trzeba. Więc settings. Czy ja mogę zmienić. Ja chyba nie mogę tego zmienić na. Tutaj. Więc format, widescreen. Zobaczmy, czy to się zrobi. Save. Interesuje mnie, zobaczmy, czy to się stanie. Bo ja wiem, że jest jakiś problem z tym właśnie. Aj. Okej. Więc mam to restartnąć, tak? Exit. I guess zamykamy Xboxa. W ogóle bardzo mi się to podoba, że Xbox się po prostu tak instant wyłącza. 576. No to dupa, nie udało się. Będę musiał coś z tym zrobić. Ale nie pamiętam, jak to się robi. Właśnie to jest problem. Nie pamiętam i nie wiem dodatkowo. Więc... 480p niby nadal jest. W ogóle... Wala. człowiek, który chyba sprzedał tego Xboxa, nie wiedział, co robi. Ale dobra. To w system wchodziłem, co nie? System i to się nie zrobiło, co nie? Video display, tak, PAL, to jest nadal. Ale PAL 60 mi już... Dobra, więc z tym będę się musiał jeszcze bawić. Dobra. Więc... Oj. Więc to jest dopiero początek mojej przygody z... Kurde, będę... Halo. Fokusuj się. Oj, teraz dopiero widać ten przeplot tak bardzo. Ale na grach nie powinno to widać nawet. A więc to by było na tyle w tej części filmu. Oczywiście wy dzięki mocy edycji będziecie to widzieli dużo szybciej i cały materiał dodatkowo, a ja niestety będę musiał trochę czekać, aż wszystko będzie gotowe. A więc to na razie to jest tyle i zobaczymy się w sumie po cięciu. Dla was to będzie parę sekund, dla mnie to będzie pewnie parę godzin, jak nie więcej. Papa na razie. To jest kolejne cięcie chwilowe, bo jeszcze to nic nie robię. Dobra. O. To jest Xbox od środka, moi drodzy. Nie wiem, co jest w ogóle. Tu jest dysk, tu jest czytnik płyt. I to jest środek.
Na razie nie robię tego T-Sopa, nie będę jeszcze nic solderował, whatever. Lutował, o. I cały mój polega na to, żeby usunąć z tego miejsca pewną rzecz. Capacitor. Którego mam tu. I to jest ważna rzecz, żeby dla ludzi, którzy będą chcieli się trochę wkręcić w Xboxa, to, że musicie to po prostu usunąć, jeśli to macie, bo kurde, znowu będę musiał umyć ręce, bo to jest praktycznie sam kwas tutaj i od wersji Xboxa 1.1 do 1.5 to praktycznie mogło umrzeć wam Xboxa, zabić wam Xboxa, więc no serio ludzie, jeśli macie te wersje, usuńcie to, a ja muszę teraz umyć ręce w tym kwasie. Więc no, to tylko taka malutka rzecz i zobaczymy się już przy samym lutowaniu. Więc no, teraz. A więc moi drodzy, po wielu próbach zlutowania wreszcie to mamy. Tylko szkoda, że ten heksan się strasznie długo włącza, ale no mamy T-SOP. Więc teraz na tym pozostało to wymienienie dysku, prawdopodobnie wymienienie SATA. No, więc teraz sobie trochę poczekamy. No, tu mamy ogólnie mój Discord, zapraszam bardzo na Discorda mojego. Muszę odpisać. Nie wiem dlaczego to się wody. Prawdopodobnie dlatego, że ta stacja dysków już nie jest taka dobra. Włączyło się. Teraz bez menu, z jakiegoś powodu. Więc włączam to jeszcze raz, bo już ogólnie mam przerobione. Tylko teraz chciałbym zmienić na NTSC. Region. Chciałbym zobaczyć, jak to zadziała. Czy to zadziała, czy nie zadziała? Bo ogólnie chciałbym odblokować opcję na 720p i 1080i, więc no byłoby fajnie, jak się dało. A nie by było, jakby się dało. Nie powiem, że nie. No bo to pracuje, coś jednak tu się działa. Robi. Zaraz.
To jeszcze raz mam to zrobić? Bo mam pal 60 na razie. A teraz się załadowało poprawnie, więc nie wiem, co mam zrobić. O! Current region for NTSC. Pick. No i co teraz? Start. Back. Nie mogę wcisnąć. Nie wiem, co teraz mam zrobić. Gdzie na pewno? Muszę to wyszukać. Muszę to wyszukać, bo to jest... Gdzie to jest pomysł? Halo. I co mam chyba to wyłączyć? A teraz jaki region ma? To jest człowiek? Jest mi pilot, tu jest mi pilot. 408, ej, działa! Ale na pewno się muszę zobaczyć. Być? Dobra, ja. Nie kłócę. Gdzie jest to? Są opcje. Gdzie są opcje? Tam się jeszcze raz. Opcje i BMC. Warto sobie dostać na warsztatę. Jak sobie wstawić BMC? Okej. Chyba Xboxa bym się przejść. O! System. Settings. O, tutaj to jest. Video display. Jestem NTSC. Fajnie. Softfan. Żadnego softfana. Chociaż nie chcę też 1080i, bo się nie będzie to wyglądało, więc 720p to jest max, widescreen, ok, no i save, teraz zimę może Hexena, trzeba będzie też jeszcze XBMC zamknąć, zamkniemy, disk tray, wyłączymy, włączymy z powrotem. Teraz. W ogóle nie ma też tak jakby gry. Możliwości sprawdzić gry jakieś. Na tym czarnym tle to bardzo widać to szumi. Ale to... Jak może kąpię... O! I teraz to jest czyste. Gdzie ale? To jest czyste teraz. 400... No 480p. No to tak ludzie, to była właśnie moja przygoda z modowaniem Xboxa. Mam nadzieję, że wam się jakoś podobała. Tak, może nie, więc mówię, jeszcze w piątek powinna mi przyjść taka pamięć. Jak nie przyjdzie, to trochę dupa, a jak przyjdzie, to fajnie. Jeszcze muszę wymienić dysk w tym Xboxie, więc tu jeszcze mam trochę pracy z nim.
więc zanim jakikolwiek materiał z niego ujrzycie, to trochę się trochę minie jeszcze, ale no tak, na razie możecie wiedzieć, że mam wszystko zrobione, a więc to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, no i na razie cześć, pa pa! Chaos! Control!